Prezentowane historie powstały w oparciu o sprawy prowadzone przez Biuro Dochodzeń i Badań Naukowych. Susan, przygotuj szkic mojej wypowiedzi dla zarządu o sprawie Hendricksa. Szanowni Państwo, w październiku 1986 samochód Katrin i Nicole Hendricks został wepchnięty pod koła pociągu. W wyniku zderzenia obie zniknęły. Nie miały prawa przeżyć, nie udało się odnaleźć ich ciał. Z czasem doszedłem do wniosku, że przeniosły się one do alternatywnej rzeczywistości. Aż do zeszłego roku nie miałem dowodów na swoje przypuszczenia. Proszę o obejrzenie załączonego materiału. Katrin? Nicole? Już idę. Nie ma się czego bać. Anton Hendricks zniknął. Dwa miesiące później, podczas eksperymentu, udało nam się odtworzyć warunki i odzyskać go wraz z żoną i córką. Skreśl córkę. Nicole Hendricks zmarła podczas powrotu. Autopsja wykazała, że wciąż była nastolatką, mimo że według kalendarza w dniu śmierci miała 30 lat. Testujemy biały pokój. Obiekt jabłko jest na miejscu. Dobranoc. Idziesz? Muszę jeszcze coś skończyć. Nad czym pracujesz? Badania na zlecenie Elsingera. Rozumiem. Pozdrów, Katrin. Good night. Rozpoczynam test termiczny. Jest 11. Czynnik psi. Człowiek jest w stanie znieść wiele cierpień, ale najtrudniej jest pogodzić się ze śmiercią dziecka. Stęskniłam się za tobą. Lubię średnio wysmażony. Myślałam, że chcesz odmiany. Ostatnie zlecenie przypomina mi badania paraboliczne, pamiętasz? Nie. Nie pamiętasz, jak szukałem w stodole anteny satelitarnej, która wysyłała dziwne dźwięki? Teraz pamiętam. Przez tydzień śmierdziałem jak koń.
Nikki kochała konie, tak jak wszystkie dziewczynki. Ona nie była jak inne. Była wyjątkowa. Pamiętasz, jak powiedziała nam, kim chce być? Nicole nie przeżyła powrotu, nic jej już nie wskrzesi. Mamy ją wymazać z pamięci? Wybacz. Przepraszam. Ale nie możemy zapomnieć o Nicole. Zostały nam po niej tylko wspomnienia. Jest taka delikatna. Kontaktowałaś się z Nicole, kiedy byłaś po drugiej stronie? Miałam świadomość, że wokół mnie są inne byty. Niektóre chciały uciekać. Ciężko wytłumaczyć stan świadomości po drugiej stronie. Co rozumie taka dżdżownica? Wie, że tu jesteśmy? Wie, że walczy o życie? Sama sobie otworzyłam. Claire. Cieszę się, że w końcu nas odwiedziłaś. Za słodkie? Nie, słone. Znów pomyliłam sól i cukier. Wybacz, zrobię następny dzbanek. Nie trzeba. Zaraz wracam. Przyjechałam najszybciej, jak mogłam. Co jest? Potrzebuję potwierdzenia. Czego? To nie jest Katrin. Więc kto? Elsinger sprowadził kogoś innego. Wygląda jak Katrin, ale nie ma jej wspomnień. Wiem, jak to brzmi. Od czasu, kiedy przeszedłem przez łuk na drugą stronę, stałem się wyczulony na takie rzeczy. Mówi się na nie prawieczne. Byłeś po drugiej stronie. Czemu ciebie nie podmienili? Nie wiem. Chciałbym, żebyś potwierdziła albo odrzuciła moje obawy. Na jakiej podstawie mam to ocenić? Stek jest pyszny. Gdybym wiedziała, że nas odwiedzisz, zrobiłabym coś ciekawszego. Niesamowite, że nie zostałam wegetarianką. Claire jest patologiem. Pewnie lubisz swoją pracę. Czasem próbujemy znaleźć w niej coś zabawnego. Wspominamy właśnie, jak Anton wrócił do domu, cuchnąc jak stodoła. Nie było cię wtedy w domu. Zatrudniłem się w OSIR po twoim zniknięciu. Ogród jest piękny o tej porze roku. Zerwę pomidory. Why did she do that?